Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary, lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Zaczęły się rekolekcje kapłańskie. To będzie mój jedyny film z tych rekolekcji. Po różnych perturbacjach nie wiedziałem, czy dojadę, czy trzeba będzie zostać w szpitalu z babcią, ale przyjeżdżam tak jak ten Korneliusz, jak ten setnik żołnierzy, który chce się wstawiać, bardziej uwierzyć w moc słowa niż w moc naszych wysiłków. Też jako ksiądz, jako kapłan chcę na tych rekolekcjach kapłańskich też się wstawiać za tych, którzy są sparaliżowani, którzy może nie mogą za bardzo sami przyjść do Chrystusa. Bardzo cierpią, cierpią fizycznie, duchowo. Rola kapłana to też bycie wstawiennikiem, wstawianie się. To też pewnego rodzaju władza. Pan Jezus ma moc, ma władzę w każdym słowie. Mówi i dzieje się, tak jak ten setnik, dowódca 100 żołnierzy, centurion, mówił do żołnierza: idź, on idzie, drugiemu przyjdź, on przychodzi. Do sługi mówi: zrób to, on robi. Pan Jezus jest królem wszechświata. Jego słowo ma moc. Święty Piotr, zapytany przez Pana Jezusa, czy wy też chcecie odejść, bo zostało tylko 12, bo kiedy tłumy zaczęły odchodzić, słysząc o Eucharystii, wtedy Piotr odpowiedział: ale do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy poznali i uwierzyli, że ty masz słowa życia wiecznego. Piotr, kiedy widział Pana Jezusa kroczącego po wodzie, chcąc Go zidentyfikować, czy to Mara, czy prawdziwy Jezus, wiedział, jak to zrobić. Powiedział: powiedz słowo, a będę szedł. Powiedz, przyjdź, a będę szedł po wodzie tak jak ty, bo ty masz słowa, które dają moc. I rzeczywiście Pan Jezus powiedział: przyjdź, on szedł, ale w pewnym momencie zwątpił. Zaczął wołać: Panie, ratuj, bo ginę. Dlaczego zwątpiłeś małej wiary? O, jakże my, kapłani, jesteśmy małej wiary. Często wątpimy w moc słowa Chrystusowego. Panie, przymusz nam wiary. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Uwierzmy w Jego moc, moc tego słowa. Panie Jezu, przymnóż nam wiary. Proszę Was, kochani, o modlitwę, o pomnożenie wiary dla nas kapłanów, a także obiecuję ze swojej strony wsparcie modlitewne. Otaczam Was swoją modlitwą i szczególnie pamiętam o tych, którzy są w jakiś sposób duchowo, czy nawet może fizycznie sparaliżowani i bardzo cierpią. Niech Pan Jezus z mocą swojego słowa Was uzdrawia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.